Cześć wszystkim, znowu Płynu 7. Za mną jest... Takumi. I tak, idzie... Wkraczamy w ciemność po raz drugi. Ciemność tym jest razem zła. Może lepiej przygotowani. Ciemność jest zła i mordująca i... nie. Dalej masz na sobie zbroję maga? Nie, wszystko mi usunęło. No dobra, zbroja maga mi nic nie dała. To oszukałeś. Tak, bo ten... O nie, teraz mi zwiększyło do dwóch. Nie wiem, może się nie odświeżę. Okej. Okay. Czy ja rzuciłem na siebie? Nie, nie rzuciłem na siebie, dobra. Dobra, no to wchodzimy. Znowu, tak, znowu cutscenka. Spoiler, spoiler. Mogę sobie teksty podgłośnić, mówione. Powiedz mi, że masz już ten kryształ. Inach, zaczynam się niecierpliwić. Zdrada naszego dawnego sprzymierzeńca. Mnie w bardzo niewygodną sytuację. Moje dwoje... A jakiego sprzymierzeńca im chodzi? Chodziło z tą świecą. Okay. W międzyczasie, kiedy ja przeprowadzę tę rozmowę, ty możesz obmyślić plan działania. Mój plan działania? To ja schowam się blisko drzwi. Tak, to jest ta Ina, którą zamierzamy skrócić się głowę, żeby odzyskać artefakt, który zdradziecko ukradła smokowi, którego zdradziła, którego on planował ją zdradzić, więc... A. W każdym razie skala wyzwania jest przytłaczająca. Jest czarodziejką i daje niezły wycisk. Więc ostatnio nas zmiotła. Więc mamy trochę plan. Tak, teraz Takumi udaje, że chcemy jej pomóc. W ten sposób ona dał nam przedmiot, który może nam posłużyć do zabicia smoka. Aczkolwiek nad tym się jeszcze zastanowimy. W każdym razie, kiedy ją zaatakujemy, planujemy wyciągnąć jej przydupasów, pomocników na górę, tam ich zabić. A ją się zająć potem. Inaczej to na pewno nie pyknie. Okay. Możemy spróbować zaatakować ich z tego korytarza. Raczej nie będzie komunikatu, że nie możemy tego zrobić ze względu na ustawienia. Okay. G na G. Kogo najpierw atakujemy? Nie wiem, pewnie zaatakujemy kogoś i pójdziemy na górę. Ina chyba nie pójdzie za nimi. Dobra, no to możemy w tego samego wystrzelić, żeby ten... To ja proponuję w tego. Przydałoby się oznaczanie celu. Tak. Wojownika po prawej. Okej, okay, dobra. 3, 4. O, 11 wyszło. Okej. Okay. Że nawet byśmy go zabili przed wyjściem. Nie. Okej. Okay. Wojownik wyszedł, no wiesz. Drugi wojownik też. Nieźle przywalił dzikowi. To nic, okay. Mam jeszcze różdżkę z dzikami. Okej. Okay. Chyba nie wszystko się zagrywało. Nie wszystko poszło za nami, to bardzo dobrze dla nas. Okej. Okay. Możemy ich stopniowo wybijać. No, kiedy zajmiemy się już wszystkimi pomocnikami, to wtedy... Jest jeszcze ten Mefit. I okay. Ina będzie strzelać też ze strzałów, więc... Okej.
A, 30 obrażeń. O nie! Why you do this to me? A nie, i nam je goni. Idź na górę, zobaczymy, czy pójdzie za tobą. Nie byłoby wskazane. No, dostałem rzut na inicjatywę z jakiegoś powodu. Rzuciła okay. Na mnie unieruchomienie potwora? Serio? Okej, okay, Ina nie poszła na górę. Mefit tylko widzę, poszedł na górę. Została. Co tam robisz? Wskrzesiłem się. Jesteś teraz do mnie. Przygotuję okay. Się do powrotu. Ciekawe, że ten ogar nie przybiegł. No właśnie teraz jesteśmy w takiej ciekawej pozycji, że sama Ina jest w korytarzu, więc moglibyśmy się nią teraz zająć. Mm-hmm. Tylko muszę się przygotować tutaj, ze względu na to, że ja jestem z nią w korytarzu, a ty jesteś na górze. To przebiegniesz szybko na górę i ewentualnie tam się odpoczniesz. Żeby nie zginąć po drodze. Dobry plan. Gdy już wrócimy do Drognana, musimy sobie więcej tych kamieni przygotować. Tam, tutaj sporo składników poznajdowałem, kwarców i tak dalej. Kiedy jest? A, tu jesteś. Nieważne. Okay. No dobra, to jesteśmy gotowi się przygotowywać. Mhm. Okay. Przywołać tego żwiraka ognia? Nie wiem. Ostatnio zjechaliśmy do poważnych obrażeń. Bez niego. Gotowi jesteśmy? Chyba tak. Okej. Okay. To wchodzimy. O, jest przyjazna z powrotem. Tak? Czekaj, czy tam... Tu jest. Okej, okay, widzę, widzę. Żeby ten ogar nie przyszedł. Okej, okay, bijemy ją? Okej, okay, używam. Okej, okay, łyknę sobie szybkość i bijemy. No nie, no już rzuciła ten. Myślałem, że uda mi się wcześniej. Trafić. A, umiera. No. A tak zaskoczenia. A! Nieźle. Nie udało mi się tego zidentyfikować. Pozwól, że ściągnę zbroję. Pozwól, że się rozbiorę. Nie pozwalam. Walka mi na razie nie pozwala. Smoczy kieł. O nie. Mój czar. Ona ma jakieś dwa przedmioty do zidentyfikowania. Muszę odpocząć. Okej. Okay. Dostaliśmy za nią expa. 750. Wow, nice. Warto było zginąć. Nie było. Ile masz? Ja mam 12300 doświadczenia. Amulet silnej woli. Alaska Fila. Jeszcze identyfikację rzucę, może się uda. Blaska mocy. Czarodziej, czarownik, magiczne pociski, ognista kula, na pewno drogie. Buty niepodatności plus jeden. To może ci się przydać. A siła woli mech. Ja nic nie mam, więc... Ten ładunek jest trochę za ciężki. Ten ładunek jest trochę za ciężki. Tylko dla czarodziej, magiczne pociski i ognista kula, promień osłabienia. Ja mam w tym momencie 12026 doświadczenia. Okej. Okay. Dobrze mówię. Ja mam 12300. No dobrze, to kontynuujemy nasze tutaj badania tego poziomu? Tak. Wyrzucę trochę krapu. Okej. Okay. Nawet nie jest wrogi ten ogar. Jak to nie jest?
teraz nie jest. Chwila, nie miała mieć jakiegoś artefaktu ze sobą? Zabrałem jej smoczy kieł. A, to był ten artefakt. Okej. Okej. A cóż on robi? Nic. Czekaj, znajdę go. Przeczytam opis. Gdzie on był? Ten ząb, który kiedyś należał do starożytnego złego żmija o imieniu Hephaestion, nie wiadomo jaką moc w sobie zawiera. Okay. Można go oddać Ayali. Co my tu mamy? Spodziewałem się pająka, ale... Cuchnąca chmura. Zaklęcie. Błyskawica. Rozproszenie magii. No to by się przydało przed chwilą. Mogliśmy ją obrabować. Tak? Mogliśmy ją obrabować, zanim ją zabiliśmy. Powiedz szczerze, ile zaklęć byś użył podczas tej walki? To jest ktoś, z kimś można pogadać. To chcesz pogadać? Azit. Słyszysz szepty w swojej głowie i zaczynasz rozumieć, że ta istota przemawia do ciebie telepatycznie. Nazywa się ona Azit. Wyczuwasz od niej silne pożądanie magii. Po co jest ci potrzebna magia? Myślę, widzisz scenę, w której nagle znikasz i pojawiasz się w wysokim lesie, poza jaskiniami. Ciekawe. Mhm. Azit wydaje ci się składać tymi obrazami jakąś ofertę, bo to został właśnie stworzony. Żeby uzyskać moc, musi karmić się magią jakiegokolwiek czaru. Chcesz, żebym rzucił na ciebie czar? Azit wysyła do ciebie obrazy podniecenia i oczekiwania. Znaczy jakikolwiek czar, a on nie może się już tego doczekać. Jest po prostu wyjściem z tego. Możemy go zaatakować, ale chyba nie chcemy. No rzuć na niego ten czar. Czy zamiast tego chcesz usłyszeć pieśń? Azit najwyraźniej wydaje się myśleć o tym przez dłuższą chwilę, a potem przesyła do twojej głowy obrazy, które oznaczają zgodę. Zbadaliśmy już wszystko, bo chyba to nas wyniesie stąd. To wiesz co? Ja mogę zbadać jeszcze. Ja mogę go zostawić w spokoju. Okej. A tutaj są jakieś ślady. Liczne ślady humanoidów. I więcej czarów. Ciźby żuk. Ups. Dużo czarów zgarnąłem. O! 10 mikstur leczenia lekkich ran przyda mi się. Książka. Dziennik Ina. Poczytaj. Co ona tam? Zbiór osobistych przemyśleń i wspomnień Ina. Wiele miejsca poświęcono jej sojusznikom i badaniom, które dotyczą prac w tunelach i starym laboratorium magicznym zaginionym przez stulecia. Ina napisała o tym o Farrarze. Dumna bestia jest skłonna do zdrady i czekam tylko na odpowiedniego naiwniaka, żeby zabrał filakterium i zniszczył potwór. Arogancja bestii jest niemal równa mojej, to nie do zniesienia. Oraz zimny gat ośmielił się mnie zdradzić? Jeśli wkrótce nie znajdę kogoś, kto stawi czoło bestii, przypuszczalnie zrobię to sama. A potem przejmę władzę nad jego armią koboldów i wraz z moimi gnolami będziemy siłą, z którą trzeba się liczyć. O swojej pani Ina napisała. Ona ma dar przekonywania, ale nie ufam jej. Kiedy zgromadzę artefakty, wezwę mojej siostry i nakłonię ją, by nam pomogła. Jeśli odmówi, zginie. Sojusznicy są przydatni tylko wtedy, gdy są posłuszni. Ina chciała zdradzić wszystkich. Teraz nie zdradzi już nikogo. Zaśpiewaj Mazitowi. Azit wysła do twojego umysłu obrazu zadowolenia i podziękowania. A ty zostałeś? Tak. O, Azat tu jest. Jakbyśmy chcieli wrócić do środka. Dam mu miksturę leczenia lekkich ran i też mnie przeteleportował. Też mogłem rzucić na jego czar pewnie. Mam trochę. Nie, to
O, misiek. Ja go załatwię. Chyba nie. Ha! Coś to dla mnie. Właśnie zabiliśmy wielką wiedźmę Ina. To jakiś mały nisiak dla nas. Ha! On ma 100 ekspa dał nawet. Co jeszcze jakieś? Co? 100 ekspa. Kolejne czy jakieś niedźwiedzie są jeszcze? 100 ekspa drogo nie chodzi. Nie właśnie wiem, musimy jakoś odwiedzić ten mostek. Musimy lepiej przebadać tu. Budowla. O. Niewielka posiadłość. I okręt. Okręt. Okej, okay, zobaczmy, może jest w środku coś do zabicia. Albo do pogadania. Pustelnik. Może jakieś orki będą. Co takiego sprowadza cię do domu skromnego dziecięcia i sługi pani? Chociaż zapomnij, że pytałem. Nie powinno mnie to obchodzić, jeżeli nie masz żadnych złych zamiarów. Posłuchaj, chłopcze. Cenię sobie ciszę i spokój, więc jeśli prześladują cię gnole, poszukują zabójcy albo ściga cię sam Cyrik, nie chcę o tym słyszeć. Nie chcę mieć nic wspólnego z twoimi problemami. Nawet nie chcę poznać twojego imienia. Zależy mi jednak na twoim złocie. Mogę sprzedać ci jakieś magiczne przedmioty, albo gdzieś cię teleportować. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Jeśli kupisz wystarczająco dużo, może nie będę musiał iść do Silvery Moon tego roku. To byłoby miłe. Zobaczmy. Reakcja jest negatywna. Nie założyłem swoich rękawiczek wyceny. Dla mnie też jest negatywna. Na zaklęcia mikstury. Ale chyba nas nie stać zbytnio. Mhm. Pierścień jasnej myśli. O, bo magiczne torby. No. Minus 60%. I minus 20%. Stać mnie na minus 20 tylko. A ten instrument magiczny. Kurant otwarcia. Kołatka. Ale jednorazowe. Brosze osłony. To jest ciekawe. Tarcza 3 razy na dzień. No to fajnie. Przydałaby ci się. Za 8 tysięcy. Nie jestem nawet blisko tej kwoty. Tam się może też składniki na kamienie ogniskujące. Pamiętasz, do czego one potrzebowały? Na pewno u Drognana się dowiemy. Mhm. Ja myślę, że coś mamy. A może znajdziemy też tutaj coś jeszcze? Tu jest jakiś regenerator. Ten pustelnik oferuje jakieś jeszcze inne rzeczy. Usługi. Mhm. Podręcznik alchemika. Niezinne jagody to potężny komponent. Esencje z kilku jagód można wykorzystać do przygotowania mikstury korowej skóry. Do przechowywania soku z jagód wystarczy zwykła butelka. Niepotrzebne są żadne specjalne zabezpieczenia. Czysty kwarc to kolejny cenny składnik. Jest niezbędny w wielu rytuałach, które nadają moc magiczną różnym przedmiotom. Mam bagienne jagody. A masz pustą butelkę? Nie. A on ma? Nie wiem, zobacz. Może założę rękawiczki? Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Nic nie pomogło. Ma dwie puste butelki i kosztują tylko jedną sztukę złota, to... To weź. Nawet. Regenerator wygląda jak silnik elektryczny. Użyłeś go? Nie, coś tam trzeba włożyć. Nie wiem, myślę... Brzmi jak coś, co mogłoby przywracać ładunki magiczne. A faktycznie, możliwe, że to właśnie w tym rzecz. Jak mogę ci pomóc? O, ta kadzia ma 3 ładunki. Kim jest ta pani, o której wspomniałeś? Estra, bogini magii. Mogłeś o niej słyszeć. Coś jeszcze?
Szukam kilku skradzionych magicznych artefaktów. Czy ktoś próbował ci jakieś sprzedać? A jakieś 10 lat temu albo jeszcze dawniej był tutaj młody niziołek z rubinowym brylokiem, ale go nie kupiłem. Nie mam nawet pewności, czy on chciał go w ogóle sprzedać. Cały czas się nim bawił. Mówił, że zmierza do Doliny Lodowego Wichru, choć nie pytałem się go o to. Nie wiem, czy brylok był kradziony, ani co się później z nim stało. I nie chcę wiedzieć. Wydawał się naprawdę potężny. Powinienem był go wtedy kupić, ale z jakiegoś powodu, nie pamiętam teraz z jakiego, zdecydowałem inaczej. Teraz sam się dziwię. Wystarczy pytań. Odejdź, wynoś się stąd, nie dotykaj mojego regeneratora, jeśli nie masz czym zapłacić. Co to za regenerator? Wkładasz tam magiczne przedmioty, które straciły swoje ładunki, a on je regeneruje. A ile to kosztuje? 100 sztuk złota za każde ładowanie. Jak dojść do rozmowy, gdzie może mnie pan teleportować? 500 sztuk złota? Mniejsza o to, po prostu sobie pójdę. O, to jest jakaś jaskinia. Gdzie ty jesteś? Wyszedłem na zewnątrz. Zacząłem szukać, tutaj znalazłem jakąś jaskinię. Tam w sumie mamy jeszcze jaskinię, której nie zwiedziliśmy środka. Bo była zamknięta, więc może tam znajdziemy kluczyk. To może to jest właśnie to właściwe wejście do jaskini. Waiting. Going. Still waiting. Tu jest jakiś ten wejście. Tak. A. Widzę. Potrzebujesz odpoczynków? Nie, średnio. Okej, to wchodzimy. A, nie mogę wejść. O, bandyta. O, martwy bandyta. Bandyta łucznik. Więcej bandytów. Więcej martwych bandytów. Skąd oni się dobierą? Złoto. Odejdź. U. Dobra, strzały sobie wezmę. I poza tym nic ciekawego. Aha! Cię na ucho. Ja cię na oczy chodzić przodem. Okej. Okay. Przyda się odpoczynek. Chyba tobie. A można w ogóle? Legowisko bandytów. A ja odpoczyłem. Ej, to nie fair. Trafiłem. A. To chyba nie jest to nasza główna wyspa, znaczy jaskinia, tej, no której nie zbadaliśmy środka. Ale może znajdziemy kluczyk. O, bandyta tam wrócił. Gdzie? No zobacz, bandyta łucznik. Przy wejściu. Nie mogę go kliknąć. A, przy wejściu? Oczywiście. Dobra, idę załatwić tych w tym pomieszczeniu. Idę za tobą. Jeżeli nie będzie więcej pułapek. O, bandyta wódz. Świeci mi się na czerwono. O, przestał. Nawet mocno bije ten bandyta. No, muszę mu przyznać. Okej, czas na podkę. Okay. Helm z kolcem. Helm z kolcem. Zbroja. Magiczna zbroja. Kolczuga plus jeden. Katana niezidentyfikowana. Katana północy.
Potężne trafienie krytyczne 1K4 obrażeń. Premia do ataku 1. Premia do umiejętności zrozumienia zwierząt. Trzymałość na żywioły 2, użycia na dzień. O, dużo rzeczy jest. Mikstura kolorowej skóry. Weźmiesz tu katanę? No tak, zaraz. Jakiś fajny pierścień. Wezmę go, przyda mi się wiedza. I tutaj jest jeszcze jeden pierścień niezidentyfikowany. Księga Garga. A, patrz. Świeca. Na zielono. Znaleźli klucz i jakieś notatki o starym grobowcu. Spalili notatki i szukali grobowca, licząc na to, że wzbogacą się na ukrytych w nim skarbach. A gdzie ten klucz? To wygląda jak druidzki pierścień. Ale nie ma ograniczeń klasowych. Premia do umiejętności zrozumienia zwierząt. Krap. Kolczugi nie wezmę. A jak rzucę na ciebie siłę byka? No to może wtedy. Ale musielibyśmy iść do miasta jakiegoś. Się odkrapić. Czy Dikin ma sklep? Nie wiem. No, teraz jak coś wyrzucę, to powinno być ok. Co by to wyrzucić? Długi łuk. Okej. Okay. Wziąłem. Mogę jeszcze dwa razy rzucić siłę byka, więc jakby była potrzeba, to go odnowię. Okej. Okay. A chyba rozbroiłem wszystkie pułapki. A chyba nie. A może. Do kupca to aż do wysoczyska. No dobra, gdzie ten klucz? Do wysoczyska musielibyśmy się cofnąć, żeby kupca jakiegoś znaleźć. Jeszcze z karawana w pół drodze. Mamy się tam udać teraz. Ale nie wiem, gdzie lepsze ceny byśmy uzyskali. Myślę, że w wysoczysku. Jakie to jest chyba jeszcze? Na tej skale. A tutaj? Może? Niedźwiedź jest. Ale mi przywalił. No to jest ambitne wyzwanie. Nie no, po każdej walce muszę odpoczywać. Neverwinter Nights. Chyba nie dojdziemy tam. O, worki ogr. Odpoczywasz? Odpoczywam. Już nie możesz. Okej, mam nadzieję, że ten ogr mnie nie trafi. Skala wyzwania się. A, tylko średnie. Leszcz. O, troll. Może być groźniejszy. Może. Zwłaszcza, że to się leczy mocno. Nie wiem, czy damy mu radę. Wycofuję się. O nie, no. Ale będziesz blisko sklepu. No. Mogę do ciebie dołączyć. Okej. Gdzieś tam były... Na górze była aparatura do tworzenia książki. No właśnie, i tam chyba te książki zostawiliśmy, tak? Jak się teleportowałeś? Użyłem dłoni mistry. Aha. No tak. To nie zużywa nic? Zużywa jeden kryształ ogniskujący.
Może to nie było w książce. Jak stworzyć kryształ ogniskujący? Jeden kryształ kwarcu i dwa dowolne składniki. Awanturyn, fluoryt, fenalop, ametyst. Czyli kryształ, czy kryształ kwarcu i... Dwa kamienie szlachetne. Na przykład dwa ametysty. Okej. Oj. Jeszcze jeden sobie stworzę. Ten jest twój, tak? Możesz go wziąć. Dobra. O nie, to nie działa. Aleksandry też nie. Może ten awanturyn nie działa. Nie, awanturyn działa. Okej, na razie starczy. Chociaż można bardzo sobie. Mało. Chociaż można sobie zrobić na zapas. Ja chyba zużyję wszystkie kryształy kwarcu, jakie mam. I chyba mi się skończyły właśnie. Więc tak, fluoryt, fenelop i ametyst. A fenelopę, ale chyba resztę inne mi się skończyły. Patrzę u siebie, ale nie widzę. Fluoryt, fenelopa i ametyst. Nie mam. Okej. Chyba, że tu gdzieś jest jakiś. Jest awanturyn. To włożę go do młynka. Młynek co robi? No tutaj się tworzy kryształ. Okej, okay. Nie, tam jest flo... awanturyn. Awanturyn, okej. Okej. Okay. Działo. To wszystko złupione. Okej. To co, pochwalimy się Aili smoczym kłem. Chyba się smok na nas obrazi. Tam. Trzeba będzie go zabić. O, tu jest coś. Tak? A, hem ochrony przed... Wyrzuciłem go którymś razem. Też go mogę w sumie. 3 sztuki złota to kosztuje dobrania tego. Nie warto. Cegadę z Ailą. Odzyskałem smoczy kieł. Skomplikowaną rękę. O, dałem mi smoczy kieł. Nie. Stracony przedmiot smoczy kieł. Zabrała. Nie wiem, mówię, że oddałem mi smoczy kieł. A, zrozumiałem, że oddała mi. Okej. Odwiedźmy jeszcze handlarza. Psy są łatwe. Wół też.
Odwiedźmy barona z Wysoczyska. Powiemy mu, że uratowaliśmy jego syna. Gdzie ta Fiona? Ale to nie w karczmie była? Jest kowalem. A. Zatem mój przyrodni brat wrócił. Nie wiem, czy mam ci teraz dziękować, czy raczej zdzielić mocno po łbie. Ponieważ jego dom spłonął, zostanie pewnie tutaj przy mnie, aż się pozbiera. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile on je? Poza tym cały czas chodzi pijany i rozlewa mi wino po dywanie. No cóż, trudno mieć ci to za złe. Mam tylko nadzieję, że szybko znajdzie sobie jakąś pracę. Czy mogę ci czymś dzisiaj służyć, tak poza tym? Jak to możliwe, że Glendir, Bulwark, jest twoim bratem? Ach, to dość przykra historia. Jego ojciec Tyrosz był orkiem, który pracował dla Zentu. Moja matka była niewolnicą i zaszła w ciążę, po tym jak podarowano ją Tyroszowi w ramach jakiejś nagrody. Wkrótce po tym Tyrosz został zabity i urodził się Glendir. Ja przyszłam na świat kilka lat później. Mój ojciec był człowiekiem, ale nie znałam go lepiej niż Glendir znał swojego. Tak naprawdę nie wiem, czemu tak bardzo nienawidziłam Glendira. Nigdy dobrze się nie rozumieliśmy. Ale dość już tych wspomnień, to dla mnie bolesne. Czy jest jeszcze coś, czego sobie życzysz? Chcę nagrody! Wow! Witaj. 227 sztuk złota, Zukuszy. Mam ci poddawać wszystkie moje rzeczy, czy raczej nie? Za długo by to trwało. A jak tam wolisz? Katana północy za 1300 ją sprzeda. Raczej z niej nie będę korzystał. Laska mocy za 3000 ją kupi. Nice. Obłowimy się. To wiesz co, może... Obłowisz. Wiesz co, nie, laskę może ci dropnę. I tą kolczugę plus jeden też. I podnieś jej i ty sprzedaj. Zobaczę, ile mi... Sobie tą katanę też... 4365. Tobie proponowała 3000? No, coś około. No to teraz jestem bogaty. Gdzie ta katana? Katanę już sprzedałem, ale jeszcze kolczuga leży. O, sprzedaj niedźwiedzią skórę za 3 sztuki. Kolczuga za 360... 386 tylko? Zobacz, pierścionek 1693. Miażdżyciel lodu. Sprzedam. Okej. Okay. 923 sztuki złota. Zastanawiam się, czy posprzedawać te wszystkie skóry, co mam. A co z nimi zrobisz? No właśnie nie wiem, czy coś można z nich wytworzyć. No, skoro są, to można. Trzeba tylko przepisy znać. Ups. One ważą sporo. Trzeba by szukać rzeczy. Myśleć, nie. O, ten hełm mi niepotrzebny. Czy coś jeszcze? Sobie ten amulet odporności na zimno mogę sprzedać. Chociaż nie, może nam się podczas walki ze smokiem przydać. Okay. Chyba już sprzedałem wszystko. Ze 400 sztuk złota mam 10 tysięcy. Nice, ja mam 3400. A
Co ty masz na sprzedaż? Nic ciekawego tutaj. Zalewkę mocy teraz sobie liczy 12 tysięcy. Oczywiście. Chyba nie ma ona zbyt ciekawych rzeczy. Ma jakiś miecz dwuręczny. Czemu ten elficki homochrony przed pułapkami leży na ziemi? A bo ważył dwa kamienie i nie był mi potrzebny. I nie chciał go kupić. Tak. No, nie ma nic ciekawego. Jak dla mnie. Dobra. No nie ma, nie ma. Coś jeszcze patrzysz? Nie, skończyłem zakupy. Okej, ja też. W następnym odcinku idziemy odwiedzić smoka. Pewno bardzo się ucieszy z faktu, że oddaliśmy smoczykiemu Alaili, czy jak on ma na imię. Ayali. Alaili. Tak, na pewno bardzo się ucieszy. A poza tym... Chyba w końcu wtedy zbierzemy wszystkie artefakty, już tylko smoka będziemy musieli zarząć. Fajnie. Smoczykieł, zmumifikowana ręka. Posążek wieży trzyma tiki. Czy smok coś ma? Chyba coś ma. Nie wiem. Zobaczymy. W następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć. Do zobaczenia.